Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, z tej strony. Proszę Państwa, finały Lican League o krok, a w finale 30 dolarów za miejsce pierwsze, za miejsce drugie 20 dolarów, więc walka o 20 dolarów w tym momencie już jest, a tak naprawdę chodzi o trening. Po stronie prawej, w kolorze świńskiego różu jest Link King, jego przeciwnikiem w dniu dzisiejszym jest No Regret, jest to typ Rot. Jest to Zerg. I żeby było zabawniej, zobaczcie, co się aktualnie dzieje. Link King to Elazer, jakby ktoś nie wiedział. Polski gracz. Identyczna sytuacja z TLO, identyczna opcja. Próba przyjęcia złotej ekspansji i Overlord na kursie przechwytującym tą XP. Tak pi razy drzwi, jeżeli lekko skręci na bok, to będzie chyba skręcił na bok, więc ekspansję powinien oczywiście przechwycić, zobaczyć. TLO wygrał, przynajmniej nie TLO, a Link King wygrał z... Laser wygrał z Blajem właśnie po takiej sytuacji. I już widzi creep. I hello, my friend. Więc creep jest, zacznie się więc ostra za chwilę zabawa. No dobra. Więc zdaję sobie sprawę już Polak, co się święci. Speed na lingach, do tego dorzucone są dwa queeny, żeby były larwy. Pamiętajcie o tym, że No Regret ma problemy, jeżeli chodzi o przez chwilę nie wydobywał, bo był transfer dronek. Dorzucony Baneling Nest z przodu, więc Banelingi do obrony przeciwko Multum Lingu. Problem jest tego rodzaju, że bazy są tak oddalone od siebie, że jeżeli będzie złota zabezpieczona, to będzie pewnie znaczyło tyle, że nie będzie ekspansja zabezpieczona, a wtedy już nie jest tak przyjemnie. Dobra. Dobra, nie wiem, czemu piszę teraz, gdzieś nie powinien gdzie pisać. Więc tak, Polak już wie, czego się spodziewać. 16 lingów i Baneling Nest z Polaka. Przeciwnik 18 lingów. No i teraz, jak już powiedziałem, sytuacja będzie o tyle nieprzyjemna, że trzeba się bronić z dwóch stron. Trzeba kombinować na dwóch stronach. 4 Baneningi właśnie zostaną stracone za sekundę, bo nie ma opcji, żeby cokolwiek udało się z nimi zrobić. Więc to będzie zagrożone. Oczywiście minerały wracają. W takiej chwili kolejne Banelingi, dwa Banelingi, teraz Polaka próbują się dostać do głównej armii. No trochę nie do końca to wyszło. Pewnie tak jakby chciał, w larwy przy okazji uderzył. Teraz musi Polak jednak uważać, bo za chwilę Bane'y będą gotowe. Ajdź, jeden wysadził się, drugi też. To nie jest jednak problem, bo kolejne Bane'y za sekundę wyskoczą i będziemy mieli 1-0 dla polskiego gracza. No ślicznie to wybucha. Pięknie to wybucha, kolejne Banelingi. Będzie to 1-2, no może jeszcze nie do końca, ale coraz powiem tak, jest bliżej niż dalej. 21-18. Kolejne dwa Bane'y. To chyba nie ma co się już martwić tym. Za bardzo oczywiście wydobycie na złocie i jest sprzyjające. Co nie zmienia jednak sprawy, że no, trochę za dużo harwesterów chyba padło. Do tego padły larwy. Banelingi mogą bardzo łatwo larwy niszczyć. Dobra. Przygotowuje Polak się do obrony. Jego wydobycie jest ciut większe. 300-400 minerałów różnicy. To akurat zabolało. Są jakieś Banelingi gotowe? Są już Banelingi gotowe. I teraz... To była zła wymiana, jeżeli chodzi o Banelingi polskiego gracza, jednak jest GG, 1-0 dla Elazera. Co się dzieje? Wola Boga, po stronie prawej jest Link King, który na wcześniejszy pull, nawet jak na siebie, 6 lingów ze strony Polaka, jego przeciwnik Spawing Pool niedługo będzie miał gotowy, do tego gaz jest wydobywany, więc będzie chciał być agresywny. Bridgehead LE to jest jedna z bardziej denerwujących map. Tak, no, Elazer, co ty robisz? Elazer, stop! Elazer! Elazer! Panie Ogonowski! Pana to pogrzało? Panie Mikołaju! Czy pana to pogrzało? Będzie pan 3 spajny stawiał w bazie przeciwnika? Co jest najciekawsze, przeciwnik tego chyba jeszcze w żaden sposób nie zauważył. Dokładnie. WTF tu się dzieje.
Chyba Elazer chce się zabawić, że tak się wyrażę. Elazer ewidentnie chce się zabawić. Baning Nest sobie postawił i to może być duży błąd, bo zastawi się w takim wypadku i czy Polak będzie miał lepsze miejsce, żeby postawić swoje spajny. W razie czego trzeciego spajna mógłby za chwilę postawić. Na razie są tylko i wyłącznie dwa. O-o. Gdzie jest trzeci spine? Gdzie jest trzeci spine? Nie ma trzeciego spina. Dorzucił chyba sobie tam lingi. Trwa więc walka bezpośrednia. Link kontra link. Drona kontra drona. Gdzie są nasze linki? A idź pan z tym! No dobrze, lecimy z kolejną mapą. 1-1. Ja autentycznie nie wiem, o co w tym wszystkim chodziło. Ja nie do końca wiem, co chciał osiągnąć w ten sposób Elazer. No ja wiem, o co chodziło. Miałem nadzieję, że przeciwnik zacznie od ekspansji. Gdy przeciwnik zaczął od ekspansji, to pewnie byłaby wygrana Polaka. Przeciwnik zaczął od pula, był pul, był gaz, były lingi, miała być agresja. No nie miało prawa to zadziałać. I tak to się... No musiało skończyć, o tak powiem. Tak to musiało się skończyć. Okej, dobrze. Lecimy jednak z powrotem do gry. I powiem szczerze, że tak nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Co kombinuje Polak? Czemu nie Polak, a jego przeciwnik? Czego on tu szuka? Naprawdę? Okej. To jest bardzo ciekawa opcja. Spróbuję przejść, rozgryźć kamienie, przejść tędy i wbić się do bazy Polaka. Z Bainami, Link Bane, lingi na speedzie. Trochę czasu rozgryzienie tych kamieni trwa. Polak byłoby dobrze, gdyby miał swoje lingi i w jakiś sposób to jednak zeskautował. I Elazer, jeżeli przegra w taki sposób, myślę, że będzie... będzie zły, o tak bym powiedział. Będzie zły, dostawia sobie jednak na przykład Spina, bo nie widzi, że była ekspansja. To jest już duży plus na start. Do tego wszystkiego Baning Nest, no to dobrze, kamienie są obgryzane. To będzie zabawne, jeżeli wbiegnie i zobaczy coś tutaj, a nie zobaczy armii. Będzie mógł podejrzewać, że coś tu jednak dziwnie śmierdzi. Byłoby fajnie, gdyby Queeny zastawiły się na rampie, bo no niestety przeciwnik właśnie rusza do bazy. Elazer spada, Elazer nie widzi lingu, widzi Bainleg, zobaczył całą resztę, no i teraz trzeba się zastawić jak najszybciej. Trzeba się chować, im szybciej się schowa, tym będzie lepiej. No, zrobiło się właśnie bardzo niebezpiecznie, Spine jest przestawiany lekko. Co nie zmienia faktu, że trzeba uciekać właśnie pod bazę. Potrzebne są te lingi. Dwie bazy do 1. 20 harwesterów do 19 do 14. Trzeba ruszyć resztą armii. Polak ma... Ładnie zastawił się tym Queenem. Obawiam się. Oj, co to są robione? To są Bane lingi robione. Tu są cztery Bane w środku. Zmusi więc oprzynika do wycofania się. Bez Bane'ów ani rusz. Bez Bane'ów nie ma zabawy. 19-14, wybronione to przez polskiego gracza, ma większą ilość harwesterów, dobrze Spine wycofał, no i za chwilę zacznie się, wszyscy wiemy, co się za chwilę zacznie, bardzo ważne, aby Banelingi naszego chłopaka przeżyły, pierwszy Baneling przodem, kolejne już wchodzą, oj, robi się bardzo niebezpiecznie, teraz trzeba się mądrze rozbić, to znaczy jak się mądrze rozbić, trzeba będzie uciekać tymi jednostkami, przecież Banelingi to wszystko rozsadzają. Polak ma takie samo zaopatrzenie armii, ale za chwilę będzie tracił drony, obawiam się, a tutaj nie trafił! Coś nie do końca trafia jak trzeba i teraz pytanie, jak bardzo Elazer jest zły na siebie za to, co się wcześniej stało. Uwaga na dwa Banelingi, uwaga na dwa Banelingi, uwaga na te dwa Banelingi! O no, 13-8, ale nie żebym coś mówił, przeciwnik ma 13 harwesterów, Polak ma... więcej. Chyba się tutaj coś wbiło. Była więc zastawiona niespodzianka. Była Kinder niespodzianka. Kinder bum bum niespodzianka, tak zwana syryjska. Dobra, już może się zamknę. Syryjska niespodzianka. Jest dobrze. Słuchajcie. Jest dobrze. 9-8 w ilości harwesterów.
W tej chwili, bo tutaj też się przed sekundą coś rozsadziło, ciężko jest to, te kolory się zlewają. To jest najgorsze, ja na tej minimapie tego nie widzę. I... Laser może być zły tylko i wyłącznie na siebie. 2-1 przegrywa.